uciekał jej z obozu. Na przykład ja raz musiałam lecieć do Jawiszowic, dostałam rozkaz, że mam iść do Jawiszowic ku kopalni wieczór, a ja miałam przepustkę, bo tu miałam przepustkę, że mi wolno w czasie alarmu i tego do pracy i z pracy i z kopalni przepustkę, że mogłam chodzić. Leciałam tu tędy koło torów, tam do Jawiszowic, no to ludzie wyjeżdżają z dołu. Facet miał przyjść w takim czarnym płaszczu, raczej w jasnym płaszczu miał przyjść, tak. Deszlał jak piernik. Chodzę tam, patrzę, tak, no ludzie już ostatni górnicy wychodzą, a tu nikogo nie ma takiego. Patrzę, chodzi tam jakiś, ale chyba mówię wsypa, bo chodzi w gumowcu, tym czarnym płaszczu jak gestapowcy. A on podchodzi mi, dziewczynko, ty chyba na mnie czekasz, koniec. Nogi mi się ugięły, żołądek mi się ścisnął, no co, no wsypa pewnie. A on mówi, nie bój się, mówi, tam papiery można na tej ławce. Ja żem porwała te papiery, to ja nie wiem, czy 10 minut, jak przyleciałam do domu. Tak, żem gnała ile sił w nogach, bo nie wiedziałam, czy to wsypa, czy coś. Przyszłam do domu, papiery są. No i potem chłopcy mówią, ale cię wystraszył. Ja mówię, on się kapnął dopiero po tym, że on mnie wylękał, wystraszył. Jak widział, jak strasznie uciekam. I mówi, jeszcze coś tam było, za mną to jeszcze bardziej dałam dyba. I potem chłopcy mówią, nie róbcie nigdy, mówię, takich kawałów. Jak mówicie, że tak, to tak. Choćby lało, pierony biły, to idę tak, jak powiem, że jestem ubrany. Bo przecież człowiek może dostać zawału, mówię, przy was. Bo to przecież człowiek wiedział, co go czeka. Kula w łeb albo na Himmel komando w Oświęcimiu, nie? Niebieskie komando.